tam są dwa mikrofony, ja wiem co mówię. Dziecięca Orkiestra Onkologiczna jest to jeden z projektów Fundacji Iskierka, który myślę jest takim największym wydarzeniem całorocznym. Polega on na tym, że jednego dnia dzieci od rana mają swoją, że tak powiem, próbę generalną i wieczorem po prostu dają koncert dla publiczności. To są nasi podopieczni, ich rodzeństwo, rodzice, lekarze, pielęgniarki, to jest całe środowisko. To jest moment, kiedy oni mogą naszym darczyńcom, różnym ludziom, swoim bliskim, swoim przyjaciołom po prostu powiedzieć dziękuję za to, że jesteście, za to, że nas wspieracie, za to, że jesteście z nami. Dlatego tu jestem, żeby innym pomóc i żeby ich wspierać. Z jednej strony chciałam pomagać wolontariacko, a z drugiej 4 lat chodzę na te koncerty i wiem, że to jest bardzo fajna zabawa. Jest to mój pierwszy koncert w tym roku i szczerze powiedziawszy jestem bardzo zadowolona, bo czuję tak, że się spełniam. On musi być troszeczkę więcej, ale też nie za dużo. Pewny. Będziemy grali marsza na takiej zasadzie będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Coraz więcej energii na scenie ma pan. Ja? Naprawdę? To jeżeli tak, to się cieszę, ale to od nich. Bo tak mi się wydaje, że nie mam. To jeżeli ja ich widzę, to ta energia wstępuje. Po prostu wielka. Delikatnie, delikatnie. O właśnie. I to zupełnie wystarczy. W Dziecięcej Orkiestrze Onkologicznej zawsze towarzyszy chór. Jest to zawsze jakaś grupa społeczna bądź zawodowa. W tym roku mamy wyjątkowy chór, mamy chór dziennikarzy i artystów, którzy nam w tym towarzyszą. To jest grupa Mozarta, Renata Przemek, zespół Shibarak i arię solową wykona Szymon Majewski, który jest po prostu z nami od 3 lat. Twój mikrofon chciałbym usłyszeć. Szymon, tak? Twój raz, mikrofon. Raz. Dobra. No ja miałem taką propozycję, ponieważ troszkę się denerwowałem w trakcie, że może będę śpiewał z garderoby i oni puszczą to jakoś tak na taki mikrofon, prawda, malutki tutaj, żeby orkiestra sobie grała, ja bym wtedy się mniej wstydził. Ja się naprawdę czuję zaszczycony i wyróżniony tym, że mogę prowadzić ten koncert. Gdyby w tym samym czasie trafiło mi się coś w życiu wielkiego, jakaś wielka rola w filmie, to chyba bym odmówił, bo ja naprawdę czekam na koncert Iskierki. Moim zdaniem to jest jedno z największych wydarzeń, jakie się odbywa. Gdyby mierzyć wartość orkiestry jakiejkolwiek, nie umiejętnością, ale emocjami i sercem, to za chwilę przed Państwem najlepsza orkiestra na świecie. Teraz ten właściwy moment na uhonorowanie statuetkami przyjaciela Iskierki, firm, osób, które w szczególny sposób w tym roku nam pomogły. Climbing trees.
sercik taki. Boisz się? Nie! Zażyta Mozart. Umówmy się, że teraz jest cisza. Ja mówię te dwa słowa, a teatr potem szaleje. Fundacja Iskierka. Czarodziejskie słowa. Minął 5 lat, do dzisiaj cały kocha go świat. Gdzie Mozart? Gdzie Mozart? Zmarł młodo, nigdy nie był starszy niż my. Zostawił dla potomnych 19 mszy, 20 oper, a symfonii, a 6. Za każdym razem jest jeszcze lepiej, jest jeszcze goręcej. Nie wiem, brak mi słów. To wyszło, to po prostu wyszło. To jest wydarzenie, które nigdy się nie powtarza. Także jesteśmy naprawdę propozycją i projektem i w ogóle wykonaniem i zaangażowaniem wszystkich uczestników. Naprawdę jesteśmy zachwyceni. Piękne, po prostu wzruszyliśmy się. No, akurat też nas dotyczy to ten problem, także naprawdę piękne widowisko. Było fantastycznie, na początku się potwornie baliśmy. Dlatego, że zaczęliśmy próby wczoraj wieczorem i baliśmy się, że dzisiaj nie damy rady, ale energia była fantastyczna, a zdarłem gardło, w ogóle już nic nie słyszę. Dzieci są kapitalne, mają tyle radości w sobie, tyle talentów, zresztą dyrygent potrafi, widzę, te talenty wyłowić, wspaniały. Rzeczywiście moment, kiedy śpiewają dzieci, kiedy artyści chcą tu przyjeżdżać, śpiewać razem z dzieciakami, jest dla wszystkich, którzy uczestniczą w tych koncertach, niezwykle wzruszający, ale co ważne, radosny. To jest któryś z kolei koncert, w którym biorę udział i muszę powiedzieć, że chociaż uważam się za twardego człowieka, to zawsze jestem wzruszony i gdzieś tam potajemnie łzę ocieram. Ludzie, którzy mają pieniądze, bardzo często doszli do nich ciężką pracą i szanują te pieniądze. I są skłonni się podzielić, wiedząc, że one się nie zmarnują. A Iskierka ma zawsze świetny plan, konkretny, wie jak, do jakiego celu doprowadzić. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co powiedzieć, ale jestem przeszczęśliwa. Chyba tylko na ten moment mnie stać. Dziękuję bardzo. Hej, zagrajcie, siarczyście, grajcie na wodę. Była orkiestra, która z nami śpiewała i pan dyrygent. No nie wszystko mi się podobało. Ta muzyka cieszy nas, bawi.